Siemano, moi drodzy widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku Paranormal Side The Seven Mysteries of Hojo, czyli naszej grze, w której badamy 7 tajemnic Hojo i która wreszcie zaczyna się rozkręcać. Rozpoczynamy dzisiaj ostatnią, czwartą ścieżkę, ostatniej, czwartej głównej bohaterki historii i ta ścieżka jest zajebista. Zapraszam do oglądania. Dobra, jedziemy. Zaczynamy, kontynuujemy. Jako... O Jezu. Sakazaraki. Nieważne. Muszę się wyprostować. No co tu najechałem? Klasycznie, Boberski przygotowany do grania. Jedziemy. W sumie czwartą historię. Okej, okay, czyli będziemy teraz... co będziemy? Będziemy wywoływać duchy. Dobra. Pewnie będzie znowu dużo gadania. Opuszczę mikrofon. Dobra, powinno być okej. Dobra, jedziemy. Ja sobie to między odcinkami czytam te rzeczy. Nie ma tutaj za dużo takich ważnych, żeby to czytać na wizji. Jak to się nazywa? Ouija, tak? Wygląda kurwa kiepsko. No dobra. Ma tutaj ten pentagram, nie? Czyli to wiedźma jest, dobra. Oczywiście, chyba nie przeczytałem. To znaczy, przeczytałem to, ale nie zapamiętałem. O, Specter of the Ouija Board, please visit us. O Jezu. Please visit us. Znowu kliknąłem pierwsze niepoprawnie. Normalnie byłby to bullshit, ale w tym wypadku to jest prawdopodobnie nie jest to fejkowe, nie? O co ja bym zapytał? Pytanie weryfikujące. Ale co, że to nie jest dziwne?
Jeszcze raz spróbujemy. Dobra. Popytamy sobie o imiona. A, to imię podał poprawnie. Psychic girl. Czyli ta wariatka, tak? Wiedźma. Strasznie głupie te pytania, ale... high school, tak? Really? Kurwa, pytam o to. A, dobrze. Dobra. No. Ha, dobrze. Okej. Dawaj. I będzie pewnie curse. On. Za trudne pytanie. Wow. Dostałeś klątwę swoją. Twoja pierwsza klątwa. Wypas.
Okej, okay, dostaliśmy The Fool's Procession. You can use it to kill. Okej, czyli musimy przez 30 sekund klątwa musi wydać dźwięk. Jeżeli nikt nas nie zauważy, to wtedy możemy go zabić. Dobra. Kurde, co to było? Procesja głupców. To coś było konkretnego. Wiecie co? Zobaczę sobie szybko. Fool's Procession. Jakaś piosenka. Dobra, nie mam czasu. Nie wiem, czy to nie był pochód demonów. Nie pamiętam. Coś mi się kojarzy. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, ja sobie pewnie to potem sprawdzę. To są takie Hunger Games, tylko że mistyczne, nie? Normalnie bym powiedział, że skończymy będziemy po jednym robić, ale to trochę za krótkie było. Two things to remember. O. To była ta powiązana z tymi morderstwami sprzed lat. Strasznie dużo informacji tutaj jest. Oh fuck. Nie fajne. O. I teraz moje pytanie jest, czy to jest wszystko jedna... Chyba to jest jedna historia, nie?
Bo on miał jakąś klątwę. Którą nam zajumał kolega policjant. Okej, będziemy mieli. Dobra, pogadamy o... Ten pentagram we włosach może sugerować, że jednak laska wie co nieco na ten temat. Dobra. Wyczerpujemy wszystkie tematy. Czyli może będzie rozwinięcie, bo powinno się odznaczyć, jak już nie ma nic do powiedzenia w tym temacie. Uroczą kaczuchę robisz. To jest ta pouting, tak? Wydymanie ust. Czyli co? Zmusił ją... Klątwa ją zmusiła do samobójstwa? O! Sorry! Czyli to jest powiązane. Okej. Tutaj się dogadujemy, tak? Tak, bo to jest tydzień wcześniej. Dobra. I wracamy do teraźniejszości. Jakko. Sakazaki.
Jest klątwa. Procesja głupców. Dajesz, opowiedz. Skąd oni to wszystko wiedzą? To znaczy, ja rozumiem, że to jest ta maniaczka okultyzmu. Nie ma w życiu nic za darmo. Jeżeli chce się komuś oddać życie, trzeba komuś to życie zabrać. Dobra, nie zachowujemy się jak pizdy. Coś tu jeszcze, żebym sobie nalał? Nie za dużo. Dobra. Oni mają strasznie dziwne te miny. Jak ryba. Dobra. Okej. Czyli po prostu to takie małe maszynki do zabijania. W sumie masa uczuć poszła podczas tych wszystkich rzeczy i one są zostały zamknięte w kamieniach. Cztery kilometry to jest wystarczająco, żeby całe miasto objąć? Zajebiście. Gdzie oni żyją? A, dobra, czyli ktoś... Muszę sobie to przeczytać jeszcze raz. Okej. A, dobra, czyli ktoś rzucił zaklęcie, dzięki temu tamta dostała klątwę. Pamiętacie z pierwszego odcinka tego ducha tej dziewczynki, który też jest
za mną, nie? No może o nią chodzi. Idealnie kurwa mam to za głową. Dobra. O! Okej, okay, czyli to jest tak, że dobra, widzicie, kurde, mamy więcej informacji, czyli kamienie pojawiają się tylko, musiało zostać rzucone zaklęcie o promieniu 4 km, gdzie generalnie na całe miasto poleciało, miasto, jakieś takie miasteczko, no wiocha jakaś. I klątwy mogą być użyte tylko w zakresie tego zaklęcia, i tylko przez noc. Czyli jak wyjadą z miasta, to już nie mogą używać klątw. Dobra. Dobra, dawaj o klątwach, bo mądre rzeczy mówisz. Haha, czyli to musi być ona. Klątwa chce być z nią. Czyli to trochę wygląda tak, jakby do każdego przyszła klątwa odpowiednia do niego. Pierwszy bohater, oczywiście nie pamiętam imienia, dostał klątwę, jeżeli ktoś się od niego odwróci, to dostanie w pierdol. Policjant dostał, że jeżeli ktoś spróbuje go oszukać, to może go zabić. Ona dostała, że ktoś musi wysłuchać, tylko nie wiem, jak to się odnosi do niej. I ona nagle się okazuje, że nie dość, że wie wszystko o klątwach, to jeszcze dodatkowo potrafi wyczuwać energię magiczną, nie? To jest zajebiste. Okej. Okay. To znaczy, jesteście świadomi, że jak spełnimy wymagania klątwy, to zabije kogoś. Więc... A nie, to... Okej, okay, dobra, głupi jestem. Dostałem klątwy miejsca, w którym są. Dobra.
kurwa, sieć na chacie, a nie łazisz robić seanse spirytystyczne. Się dziwisz. Fajosko. Dobra. Czyli... Co ona kurwa robi? W gruncie rzeczy musi być jakieś drugie dno tego wszystkiego, nie? Tak mi się wydaje, że oni niby co klątwy będą mogli kogoś skrzesić, ale co, zaprzedają własną duszę na przykład? Dobra, jeszcze pomęczymy rezurekcję. O, co się dzieje? Wiecie co? Muszę wyłączę światła. Dobra, trochę klimatu dodamy. Poza tym nic nie widziałem, kurwa, też. O, fuck! No i... Ja pierd... Światło. Okej. Ach. Dobra, idziemy dalej. Co jak co, ale na razie ta ścieżka jest najfajniejsza. Przynajmniej dla mnie.
kolejny dzierżyciel klątwy. Kurwa, idziemy tam. Mogliśmy zabić pedofila. Cześć. Będzie robiła egzorcyzmy. Albo umrze. Jedno z dwóch. Dobra. School janitor. Jesteśmy kulturalną uczennicą wzorową. Ciekaw jestem, czy on też ma klątwę. A wszyscy zdają się mieć te klątwy. Mm-hmm.
Przypomina mi się z Defmarka ta piosenka, którą śpiewali. Idealnie by tu pasowało. Kubitaru z Kindoki to śpiewała. Zresztą nie tylko ona. Możecie sobie zobaczyć całą serię Defmark, Spirit Hunter Defmark. Dwie, pierwsza i druga gra z serii na moim kanale. Playlisty znajdziecie w dziale z playlistami. No. Ik zginęła. Zabiła ją klątwa. Czyli teraz, kiedy nasz kompas moralny zmarł, będziemy niszczyć. Co? No tak, zdecydowanie. Nie możemy komuś zaufać. Patrzyłem wiadomość, sorry. Więc wydaje mi się, że skończymy sobie na dzisiaj i w następnym tygodniu spróbujemy ogarnąć sytuację jeszcze raz. I takie podsumowanie teraz. Możemy sobie zapalić światło znowu. Trochę lepiej wyglądam, jak jestem doświetlony, ale nie prześwietlony. No ładnie, reguluj się. Dziękuję. Więc tak, dostaliśmy informację o tym, że nie możemy komuś zaufać i ten ktoś nas zabił. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o janitora, czyli on poszedł tam i prawdopodobnie on zabił swoją klątwą. Będziemy musieli ogarnąć to i zniszczyć go, no po prostu. Albo na przykład, czekajcie, ziomeczek, ten nauczyciel, on chyba też miał klątwę, którą oddał policjantowi. Tak mi się wydaje, więc co może o niego chodzi? No nie wiem, będziemy sobie próbować w każdym razie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, jak to powiedział nasz tutaj narrator, możemy robić tego tyle, ile chcemy, więc będziemy robić tego tyle, ile chcemy. Kurde, jak jestem wyprostowany, to poprawimy sobie kamerę. O, więc jak jestem wyprostowany, to nie mieszczę się w kadrze. Od razu sobie tutaj zapiszemy. To jest taki proces, oglądacie teraz. W każdym razie, jak ja sobie tutaj to robię, to wielkie dzięki za oglądanie. Historia robi się coraz fajniejsza. Ta ścieżka mi się podoba na razie najbardziej ze wszystkich. Daje nam taką klamrę, takie spięcie tego wszystkiego. Co, jak i dlaczego. Wiemy, że jest ktoś, kto jest za to wszystko odpowiedzialny, ponieważ musiało być rzucone zaklęcie, żeby po pierwsze klątwy się pojawiły, a po drugie, żeby zaczęły działać. Więc teraz pytanie, czyje to jest zaklęcie? I jak się okazuje, musi to być potężna osoba,
bo jest to potężne zaklęcie. No, więc jeżeli macie jakieś pomysły, komentarze, napiszcie. Jeżeli macie pomysł, jak mam nie zostać zabity w szkole, również napiszcie. A jeżeli nie, to zapraszam do kolejnego odcinka za tydzień, gdzie zobaczymy, jak potoczy się ta sprawa dalej. Jestem mega zajarany tym i no, troszeczkę się ta gra rehabilituje, bo ogólnie jest nudna, ale zaczyna się coś dziać i teraz ciekawi mnie, kurde, o co tam wchodzi, jak to się wszystko zwiąże razem i kto jest tym głównym złym, albo główną złą. Więc jeżeli interesują was inne odcinki Paranormal Site, Seven Mysteries of Honjo, chyba dobrze to powiedziałem, to w opisie znajdziecie playlistę, gdzie są inne odcinki, możecie sobie zobaczyć inne historie i jak zwykle zostawcie suba, jeżeli go jeszcze nie macie, a jeżeli macie, to zostawcie dzwoneczek, żeby wiedzieć o wszystkim, co tutaj wrzucam. Jak zwykle proszę was o podziękowanie za ten odcinek, to przycisk podziękuj, oraz o dołączenie jako patroni do mojego kanału, gdzie będziecie mogli coś otrzymać ode mnie, ja dostanę coś od was i ogólnie będziemy się bardzo dobrze bawić. A na koniec zostawcie lajka, o komentarzu już wspominałem, udostępnijcie wszystko, gdzie się da, babci, dziadkowi, wszystkim, którzy chcą. I do zobaczenia za tydzień. Na razie, cześć.